słuchaj, mam furę, jadę na autostradę. Elo, witam wszystkich serdecznie. Kurwa, miałem ciężką noc, jeszcze byłem w pracy, ale coś tam postaram się zrobić, jakiegoś streamka. 320, cyk. Herbatki się napiję, bez kitu. Niewyspany troszeczkę, ale damy radę. Czekajcie, czekajcie. Nie wiem, czy wam mówiłem, w ogóle miałem taką akcję ostatnio, że w ogóle fart, że monitor mi działa, nie? I że jest cały, bo z okna, tam gdzie mam okno, to zasłoniłem sobie okno panelami akustycznymi. One są takie grube i duże. Zresztą sam je robiłem. Wyobraźcie sobie, że chciałem uchylić okno, uchyliłem okno. Nie było spoko, nie? Ale kurwa zawiał wiatr i kurwa... Oła, oła. No, jak zawiał wiatr, to... Ten panel się spierdolił, kurwa, mi na monitor. Monitor, kurwa, leży, kurwa, matrycą do biurka. Na całe szczęście upadł prawdopodobnie na klawiaturę, co zamortyzowało go i nic się nie stało z monitorem, ale panel poleciał dalej, poleciał na podłogę, którą dopiero co montowałem w studiu. Poleciał na panele podłogowe, nie? Ten panel akustyczny. I kurwa dziury mi tu je zrobił, będę musiał to jakoś tam naprawić. Kurwa tak. Czekajcie, bo ja szukam tutaj. W tą majkę, tak? Tam w ogóle nie w tą stronę biegnę, bo to jest tutaj. No to dobra, biegnę. Dobra, mam zielone, zajebiście. Czekajcie, zerknę sobie na mapkę, czy ja dobrze. Chcę sobie kupić jakiś zegarek. Jakiś zegarek bym sobie kupił i... I w sumie to nie wiem, co tam jeszcze chciałem. Jakiś naszyjnik. Żebym słyszał, bo paczka ma ten. Paczka ma przyjść. Ła, kurwa. No, paczka ma przyjść i żebym słyszał domofon. Dobra, tutaj ten cyk, czy... Mimika twarzy zawsze sobie biorę radosną. Zawsze sobie biorę radosną. A z tyle chodzenia, to tam było coś takiego jak pewny Lamar Lester nerwowy. Czekajcie, zaraz to znajdę. Jan. Czekajcie, to był ten pewny siebie. Pewny siebie 2. Nie, to był pewny
pewny siebie. Czekajcie, żebym ja to dobrze. Pewny się. Kurde. No i dobra, wszystko mam ustawione. Zerknę na mapę ten jubiler, nie? Gdzie jest? Tutaj gdzieś. Troszeczkę. Chciałem tutaj robić. W drugą stronę, tutaj gdzieś. Tak. Dobra, to biegnę. O kurde, na czerwonym szybko przebiegnę, żeby mnie auto nie potrąciło. I przez pas. O kurde, te auta jadą. Okej. Okay. Gdzie mamy tego jubilera? Dobra, podbiegnę sobie, żeby nie marnować czasu. Kurde, gdzie ja w ogóle? Ten, nie w tą stronę, co chciałem. Chyba to było tutaj gdzieś, no. Dobra, to biegnę. No, czekajcie, gdzie ten sklep był? Było gdzieś... Tam? Tak, chyba tam. Czekamy na światło, aż się zmieni na zielone. Kurwa, tak szybko czerwone. Dobra, chyba mamy tutaj tego jubilera, czy nie? Zaraz zobaczymy. Tu? Kurwa, to nie jest po tej stronie gdzieś ulicy? Czekajcie. Nie, tutaj pokazuje tak jakby tu. Gdzie jest wejście do niego? Od którejś z mańki. Czy tutaj gdzieś? Ała, kurwa. Ach. Cholera jasna. Gdzie jest ten pieprzony jubiler? Ja pierdolę. Ała, kurde. Dobra, czekajcie. No kurwa. Au. Tutaj, kurde? Nie. Tu mi pokazuje tak jakby... Czy no może tutaj właśnie, o. Możliwe, że tu. O, jest. Witam pana serdecznie. Witam.
A pan tutaj ten pracuje? Tutaj pan Nie, ja czy biżuterię klient? akurat przejrzałem sobie, wiesz? No, czaję, A co pan tu robi? czaję. No ja to ten, wie pan, jakiegoś chaina sobie kupić czy coś. A drogie, tu nie stać pana. Drogie? A No zerknę kurwa. sobie, a zerknę sobie. Tak z No. ciekawości. To zobacz ceny. Tutaj, chodź. Tutaj. No. A, czaję. Dobra, dziękuję ci bardzo, kolego. Zerknijmy, co oni tutaj mają. Oh, fuck. Ty, no faktycznie drogo jest. O Boże. Kurde. Naszyjniki. Nie no, to faktycznie na razie to mi nie stać. Panie. Bransoletki. Zegarki. Może jakieś zegarki. Nie no, kurwa droga w chuj. Szkoda w ogóle sosu wydawać na ten. Na taki zegarek. Kurwa droga. O, ten fajny, ale jaki drogi. Sprawdzę sobie ten na apce. Muszę zarobić w jakiś sposób. Kurde. Czekajcie. Gdzie to miałem? Tutaj. Dobra. Bank. O kurwa, 80 euro tylko. Jakieś apki, co tu mam? Snap. Zarejestrować. Co jest kurwa? Kręcę. Co to w ogóle jest? Co to kurwa jest? Do chuja. Aha. Dobra, to na to czaj. Czaj, kurwa. Czego tylko mała. Kurwa. Ty no. Są małe. A co nie może być ten? Dobra, wreszcie koniec dnia dziecka. Ręce. To daj mi sekundkę, może poczekaj. Rozłącz się. 3, No rozłączam 2, się. ręce. No ręce, ręce. Przed chwilą rozmawialiśmy normalnie, o co ci kolego chodzi? No, będę napad czaskał, wiesz. Stoisz sobie chwilę. To może byśmy się. A podzieli się ze mną hajsem? No, ciężko będzie. No kurde, morda. Ja też jestem z biednej rodziny, wiesz? Okej, idziemy tutaj. Chodź. Wiesz, ja tam poudaję, że ten, że tutaj kurwa Dobra, jestem. ja cię jednak nie mogę, nie można, nie mogę tego zrobić teraz, nie? Więc ja cię tutaj odnożuję. Odtrytytkuję cię. A to kajdanki przecież mam na rękach, a nie trytkę.
Nie trytytkę, tylko kajdanki. Kurwa, tego się nie spodziewałem, ziom. Ty, czekaj, słyszysz? A co ty potrzebujesz jeszcze do tego napadu, żeby go zrobić? Co? Co ty potrzebujesz do tego napadu, żeby go zrobić? No właśnie się zastanawiam, co jeszcze masz. Że czegoś ci brakuje, czy co? No, w chuj rzeczy brakuje. Czy cztery rzeczy jeszcze. Aha. Do chuja, chciałeś kurwa ze mnie zrobić, kurwa. Zakładnika i ci nie pykło. A tak z ciekawości, to jak myślisz, ile byś zarobił hajsu z takiego napadu? Nie wiem, z 20 koła. Aha, aha. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, to ci nie powiem. Możemy... Kurwa... Ja mam ekipę, nie chcę nic z nikim latać, wiesz? No, chodzi o to, że wiesz, jakby ich nie było teraz, to... Ale oni są zawsze. Wspólnie w porozumieniu moglibyśmy, że tak powiem, coś zdziałać, nie? Wspólnie w porozumieniu tam, wiesz. Ja będę udawał tutaj, kurde, twojego zakładnika, mordeczko. Nie? Ale mam trzech zakładników klientów. Aha, więc... czaję. No, to może ja się zajmę taką profesją, bo kurde, tak patrzę, w ogóle drogo, kurde, tutaj w tym jubilerze, nie? W chuj. No bo tutaj się nie kupuje rzeczy. Tańsze rzeczy masz chyba w normalnym sklepie. Czaję. Dobra, to ci wariacie nie przeszkadzam, trzymaj się. Z fartem, no, elo. No, na razie, na razie. O kurwa. I chuj, chciał kurwa zrobić ze mnie ofiarę, a tu chuj. Czekajcie, co tutaj? Nie wiem, zerknąć mi to. A, dopiero co robiłem. Co? Może spacji, ty. Snap. W ogóle. Sprawdzę sobie jeszcze jakąś inną aplikację. Bliter. Prędzej tutaj coś. Okej. Może sobie zrobię jakieś selfie? Selfie bym sobie zrobił może. O, tutaj na tle tych obrazów. Selfie. No dobra, tak se zerknę, tylko to... Zerknę sobie tylko te zdjęcia. Ty, no kurwa, gdzie on, a tutaj się zapisały. Zastanawiam, czy to... Dobra. I akurat przy okazji zmienię sobie ten, tutaj tą fotkę, nie? Co zmienię? Edit profil.
to była ta? Czy ta? Zobaczymy. Chyba ta. Też mi się wydaje, to jest lepsza jakaś. No i dobra. Zajebiście, safe. Ten profil. Czekajcie, mogę tego jakoś... Tak się zastanawiam, czy to zdjęcie... Też mi nie pasuje, tylko może jakieś takie stare zdjęcie, co sobie... Jakieś kurwa... Dobra, czekajcie... Bliter, dobra... Pyk... Przywitam się tutaj, na tym bliterku... Dobra. Pozdrowienia od Dario Lewz, projektant mody. Już wkrótce mój własny zajebisty merch odlotowy. Więc czekajcie, bo jest na co. Będą to ubrania w stylu streetwear. Będzie ogień. Pozdro. No i chyba zajebiście. Właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że ostatnio rozmawiałem tutaj z pewną panią, którą spotkałem w Los Santos. No tutaj mam nawet zapisany numer. I będziemy sobie działać z ubraniami. Już mam logo. Mam logo, więc... Więc wkrótce... Wkrótce będą ubrania, no, z moim logo. Zajebiście, cieszę się. Dobra, mordy.
mordeczka mnie odbiera. Wiecie, że coś się pierdoli z tym telefonem? Na FaceTime jest dzwonię, czekajcie, mecz. Nikt nie odbiera dzisiaj, cholera. Kurde. Co, nie odbiera? Dobra, napiszę. No, napiszę je SK. Co ja tutaj mam napisać? Jak tam idzie? Jak tam idzie? W ogóle mamy w planach też zrobić jakby pokaz mody i ja prawdopodobnie będę jednym z modeli i będę moje ciuchy promował, nie? Tylko na razie widzicie, nic nie ten. Nic nie odbiera. Nikt nie odbiera. Boston. Może Boston również. Wszyscy... Cześć, bratku. O, siema, Boston, wariacie. Siema, siema. Ty, słuchaj, pamiętasz, kiedyś ustawialiśmy się na... Ta. Ten, wieso... Wiem. Jesteś w stanie teraz... znajdziesz czas dla mnie? Z 20 minut minęło, bo aktualnie sadzę, bo wszystko, co miałem, poszło. No, czaję. To może pomogę ci sadzić. Właściwie to... Jestem już tu za dużo osób. Czaję. A jak tam, można na spokojnie sobie sadzić? Czy przyjeżdżają jakieś gangi lub jakieś ziomki, które chcą ściągać haracz? Musisz proporcje znać. Proporcje? Tak. Rozumiem. A czy byłbyś mi w stanie... No, zgadamy się, bo kurwa zaraz mi uschnie wszystko. Dobra, to ci nie przeszkadzam, czekam. Dobra, elo. Jak będę wolny, to ci dam znaka, elo. Dobra, elo. No i widzicie, jakoś tam się toczy życie w kurwa Los Santos. Kurde, to co ja mogę teraz w tym czasie porobić? Mniej więcej 20 minut. Zerknę sobie tutaj. Do Lombardu sobie zajadę. Na wprost jest to. No, zajedziemy sobie do Lombardu, zajebiście.
doświadczenie postaci. No i dobra, ty, no lecimy. Muszę podbiec trochę, bo kurde. Szkoda czasu, nie? Życie w szybkim, w dużym mieście jest szybkie, więc ja muszę poruszać się trochę szybciej. Dobra, pojedziemy do tego lombardu. Ja mam kilka fantów na sprzedaż. Może zawsze coś wpadnie, nie? Co jest, kurwa? Tylko roweru ktoś nie zapierdolił. Cholera jasna. Oby. Dobra. Witam. Dzień dobry. Jaki tygrys, co nie? Kurwa, szablozębny. Okej. Okay. Witam. Co ty miałem na sprzedaż? Coś miałem. Czekaj, kurde, panie. Dildo miałem na sprzedaż i kamień. Dwa kamienie nawet miałem na sprzedaż. Czekaj, zaraz zobaczymy. Czy oni w ogóle skupują tutaj takie rzeczy? Produkty, crusher, moneta. Składane. Witam, halo! Proszę pana! Co tam? No, co tam? Pan tutaj pracownik sklepu, czy...? Nie pracuję, kurwa, mam pytanie, czekam. Bo... mam dwie zdobycze. Mam kamień, który złowiłem i mam też ten... kurde, jak to się mówi, dildo, nie? I macie czy... możliwy trik? No. I czy tutaj... A je dasz? No kurde, nie mam za wiele, no zależy ile byś chciał. No mój ziomek ma też, nie? Poczekaj, sprzedam mu jakieś zobaczenie. No i czy tutaj ten lombard skupuje te rzeczy? Skupuje, ale posłuchaj mnie, nie sprzedawaj pani kasjarce, tylko sprzedaj komuś takiemu prawdziwemu, wiesz? Otwórz drzwiczki? Ta no. Tak mówisz? To, no nie tak, opłaca się, jak ziomeczek będzie, co nie? Ja ci mówię, no to on ci da dwa razy więcej, trzy razy więcej. Ale co, mam stanąć i udawać kasjera, czy...? No nie, musisz poczekać na kasjera, prawdziwego kasjera, nie? Aha, a w ogóle masz jakiś numer tutaj do lombardu? Mam do niego, no czekaj, dam ci. No to daj. Już ci daję, gdzie on jest, lombard. Dobra, 292. 175. Ty, tylko go nie ma jak coś, nie? Teraz go nie ma, to? No, tylko sygnał jest do niego, powiesz, on śpi. To ja mu napiszę. Dobra, dzięki za numer, morda. Dzięki. No dobra, no siemano. No i to nie chce się mi sprzedać? A ile masz? No dobra. To zapiszę sobie numer lombardu. Lombardy. Zrobię od razu zdjęcie, że to lombard. Zrobię w środku sobie. Okej. Ze środeczka sobie zrobię. O, tutaj zrobię foto. Żeby było wiadomo, że to lombardy. No i brawo, foteczka zrobiona. Teraz sobie wejdziemy w kontakty.
Lombard, kurwa, mucha jakaś lata. Dobra, Lombard, edit. Dobra. W ten sposób. Czyli co, nikogo nie ma z pracowników. Ja sam mogę tutaj niby w kasie samoobsługowej coś ten, ale... Dobry. A, dobry, dobry. A na chuja mi to potrzebne, jak ja potrzebuję. O, jest mikrofon. Zajebiście, że można tutaj porapować coś tam. Yo, 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 elo. Elo, wariacie, pozdrawiam ciebie i całą załogę. Elo, elo. Właśnie tak. Ciu, ciu, ciu. Yo, yo. Dobra. Chuja. Można go spokojnie? Co? Mówisz coś? Co? Mówiłeś coś? Jajco, nie, żartuję. Aha. Nie, mordeczko, ja ten w ogóle czekam tutaj ten, czekam, wiesz, czekam tutaj na kurwa jakiegoś z obsługi, nie, klienta, bo kurwa mam kilka fantów na sprzedaż, a w kasie samoobsługowej nie mogę nic z tym zrobić, nie? Tylko i wyłącznie tutaj z obsługą klienta mogę to załatwić, nie? No właśnie, kurde, w tym mieście teraz to jakoś tak mało typu otwierane jest. Ty masz ten sam problem, tak? No, tak, tak. I ogólnie, nie wiem, nic się nie da zjeść, mechanicy cały czas śpią. Wszystko pozamykane. Nie, no to tak troszeczkę ten, ale to może dlatego, że miasto się niedawno otworzyło, nie? No, możliwe. Pewnie z tego względu, tak mi się wydaje. No tak. Spokojnie, jeszcze jest czas, nie? Tak, no przynajmniej szczęście, że tutaj można zobaczyć tak zdalnie, czy jest otwarte coś, czy nie. Aha, bo tak to trzeba zdalnie, by cały czas sprawdzić. Czyli jakaś aplikacja? No, nie, no jak masz GPS-a jakby, co nie, to po prostu masz, że jak coś jest zamknięte, to czerwone, jak zielone, to otwarte. Co ty gadasz? To ja stary nawet nie wiedziałem o tym. O... No, widzisz. W tym momencie mamy co otwarte? Tylko mechanika tego głównego. No i tak to wygląda. No tak. Chyba, że nie wiem, w sklepie jakimś nie ma kasy samoobsługowej, gdzie można byłoby zrobić zakupy jakby samemu i zapłacić? Nie, no można, w niektórych właśnie też wybranych, ale to no takie słabe tam jest jedzenie tak naprawdę, takie jak jakieś kanapki, woda, coś by się porządnego zjadło. O, cześć. Cholera. Ja to chyba będę musiał tutaj do jakiegoś najbliższego sklepu podejść sobie, wiesz? Mhm. No ja chyba będę właśnie leciał już. Ale co, lecisz do sklepu, czy w ogóle spadasz do domu? Nie, po prostu idę chyba popracuję w sumie, bo nie przy hajsie akurat jestem, przydałoby się troszkę grosza. A, bo ja póki co to bezrobotny jestem, nie? Ale tak, jakbyś mógł mi polecić, to jaką robotę byś tutaj mi mógł polecić? Jakąś taką dobrze no płatną, tak. Ale... No to tak, najlepszy to by był ten zbierak, czy tam zbieracz, jakby wrócił, ale to, bo wiesz, na razie go nie ma. Ale jak wróci, to on. A tak to albo w dokach możesz się zatrudnić do paczek, albo na przykład na złomowisku. To są dwie najlepsze prace. Jeżeli chodzi o legalność. Ja myślę, że raczej kurierka, bo z tego co ten, to zawsze mi najlepiej było na kurierze. No. Raczej kurierka. No dobra, to idę coś zjeść. Idę coś opierdzielę i ten,
i do roboty, nie? Trzeba coś zarobić, jakiś hajs, a... No właśnie. A słuchaj, jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, bo... Czy wiesz, bo ja na przykład trochę się zajmuję zbieractwem i no. Po śmietnikach, po prostu czasami w śmietnikach można było znaleźć jakieś fajne fanty, ale teraz tutaj zauważyłem, że jest unowocześnione to miasto jakieś i tam jakieś kłódki pozakładali, że się na przykład do tego śmietnika, który jest tam, to w ogóle nie otworzysz, nie? No wiem, właśnie też to zobaczyłem, bo tak samo się zajmowałem, że tak powiem, takim zbieractwem na boku i tutaj właśnie niestety się nie da. Coś nie idzie mi to otwieranie. No tak. A słuchaj, miałem ci jeszcze ten... wiesz, w mojej aplikacji na telefonie jest coś takiego jak punkty doświadczenia, co nie? I jakie się zbiera, co nie? Bo na razie to miałem jeden punkt, który wykorzystałem, a chciałbym po prostu ich... Kiedyś jak, że tak powiem, miałem inny telefon, to punkty się zbierały od ilości czasu, nie? Od ilości kroków przechodzonych, nie? Taka aplikacja liczyła kroki, nie? No to tutaj akurat nie ma z krokami, tutaj tak naprawdę to wszystko możesz robić, chociażby jeździć samochodem, ogólnie to polecam też chodzić na siłownię, wtedy się fajnie to zdobywa. Poczekaj moment. Dobra. Czyli siłownia mówisz, siłownia. No dobra, to w ogóle dzięki za radę, nie? Jesteś tam w wariacie, czy... Okej. No to ci polecam chodzić na siłownię. No dobra. I po prostu, no akurat to się sporo trzeba na to zapracować. Długo się to robi. Ćwiga życie. Witam pana serdecznie. Ema. Co tam ciekawego? Ja to spadam do sklepu jeszcze, kurwa, jakiś złodziejaszek zajebany mi, kurwa, rower zajebał. Położyłem tutaj pod sklepem, już, kurwa, nie ma rowery. O, loco. Złodziejaszki, kurwa, pierdolone się kręcą po mieście i chuj. Zajebali rower. No niestety. Miłego dnia, panowie. No, biegł, no, no dobra, ty wariacie, to ja ten, ja to kurde idę do sklepu zjeść coś i może się też spotkamy na ten, idę na te paczki, nie, na do DPD. No dobra. To faktycznie może się spotkamy, no to nara. Yo. Miłego. Coś tak kurwa średnio wyspałem dzisiaj, ale dobra. Do roboty jeszcze będzie trzeba. Może uda się, kurwa, jakoś inaczej hajs zarobić. O ty, kurwa, ty, wyszedłem. Nie no, haha, ale jazda. Wyszedłem z gry. No dobra. Patrzcie na to. No i dobra, mam 50 dolarów, widzicie? O kurwa, te samochody jadą, a ja sobie kurwa na luzie. Czekaj, da się. Aha, niezłe trychanie da rady, niestety. Zobaczę tego, cicho. Thanks for that, asshole. O, przepraszam cię. Nie ma problemu. Kurwa, i tak cię za chwilę ukradnę, bo... Patrzcie, kurwa. See you at the knitting circle. Muszę trochę bliżej podejść do niego. No nie chcę chyba z nim. Czekaj. How are you? Hey, mam sprawę.
Jack. O co chodzi? Teraz chodzi się o to, że ktoś posuwa moją żonę. O, właśnie jestem w drodze, aby to powtórzyć. No za to nie wiem, wiem kto to, ale nie mogę powiedzieć. Because he's really into show tunes and wine coolers. Aha, czyli taka rozmowa bez sensu trochę. Of course I'm kidding. He's hunting other dude dog. Jest jakiś klub w ogóle? Zamknięty. Slumming before the NBA? No traffic. So cliche. Stop! Oh, kurwa, się zmachałem. We're the only ones who know the way it really is. You're telling me. A wy co, kurwa, pijaki tam, kurwa, robicie, co? Ty to ziomuś w ogóle, kurwa, ten, wysiałeś, kurwa, chyba z nerwów, a ty, kurwa, co, wariacie, tam pijesz dobrego? Dobra, trzymajcie się, mordy, zdrówka. Dobra, jakiś kurde. Przydałby się jakiś rower, by pożyczyć. Nie wiem, czy to. Tutaj może sobie pobiegnę. Dobra, trochę sobie pobiegam. Przepraszam. Hey, now. Don't worry, it'll sorry be about that. Oj, kurwa, sorry, ziomek. No i dobra, to co, panowie, biegniemy i panie, biegniemy po rower, wypożyczymy rower i będziemy działać dalej. Pojedziemy sobie chyba do pracy na razie, bo nie wiem, co innego mógłbym teraz ciekawego robić, nie? No. Chyba najlepiej teraz będzie po prostu ten. Wypożyczyć rower i pójść do pracy, bo tutaj ziomek mówi, że tam wszystkie sklepy pozamykane. To co? Nie ma sensu zbytnio. Oczywiście muszę coś zjeść jeszcze i na pewno się napić, bo kurde, zaraz pierdzielne z głodu. A co, ja do picia nic nie mam. Bandażu nie będę używał na razie. Dobra. W ogóle też moim zdaniem to nie powinni otwierać w tym samym czasie serwera co Atlantis, nie? Bo kurde, większość ludzi wiadomo pójdzie na Atlantisa niż tutaj na Medium i prawdopodobnie to jest przyczyną tego, że tutaj jest tak mało sklepów otwartych i wieje pustkami, bo wszyscy pobiegli ten, na Atlantisa. Och, cholera jasna. Czy trzeba
stronę biegnę. Tak, tutaj by się zgadza. Policja. Chyba tam za jakiś pobiegł. O, są, pożyczalnia rowerów. Tak, warto. Dobra, idziemy do sklepu. Czasem mam jakiś sklep. No i dobra. Lecimy sobie zjeść. Okej, zobaczmy, bo o nie, no restauracja jest zamknięta. Tu nie ma samoobsługi. Wjadę sobie z rowerem. Wjadę sobie z rowerem, żeby nikt go nie zajebał. Witam serdecznie. Hallo, jest tam kto? Hallo. Nie wiem, jest to samoobsługa czy nie? Chyba nie ma, dobra. Sorry, że z rowerem tutaj wjechałem, ale kradną na mieście, kurwy jebane te rowery. Trzeba się bunkrować z nimi, gdzieś chować je, nie? Dobra. Zobaczmy, kurwa, do tego sklepu. Pierdolę, wchodzę tam. A tutaj co mamy? Trzeba z rowerem tutaj, żeby im to zajebał. O kurwa, jeszcze szybę wybiję. Dobra, ty. Witaj. Siemasz, mordo. Co masz dobrego? Masz coś do jedzenia? Dobra. Woda na pewno będzie. No, wodę to się muszę napić. Dobra, no dokupmy jeszcze coś do jedzenia, jakieś kanapki może. No jeszcze wody, no dobra, nie będą wody, kanapkę, co to jeszcze jest? Chleb, kanapka, szynka, czysta wódka, jest cola także. Myślę, że kanapki na razie wystarczą. 10. Dobra, dziękuję, do widzenia. No teraz weźmy z tym rowerem. Dobra, ja sobie na spokojnie kanapkę zjem. Czekajcie. Nie, no nawet i powiem wam, że nawet idzie się najeść i drogo nie jest.
ta, tylko jak zjem z 5 kanapek, to i tak do połowy mi tutaj, kurwa, jeszcze zmoknę w pizdu. Zobaczmy, ile jeszcze mam tych kanapek, 6. Chuj, no pada deszcz, co poradzić. Zajedziemy się tutaj do sklepu. To go gdzieś tu schowam, żeby mi go nie zajebali. Czekajcie, już myślałem, że ktoś kurwa kradnie. Dobra, podkoszulki, kamizelki. O kurwa, czekaj, co to jest, że tyle kosztuje? No tylko tak jest, dobra, to tego nie chcę. Kamizelki. Spodnie, buty, dodali jakieś coś w stylu TN, chyba nie ma. Dobra, to jest moja torba. Okulary są te same pewnie, co były. Te to są, nie pasują, w ogóle wyglądam jak jakaś, kurde, ten. No i co, naszyjniki? Nie ma żadnych naszyjników. Cholera jest. No tylko czapki. Dobra, wyjebane. Czy są to kosy, to ja tak trzymam. Czemu ja mam go cały czas w ręku? Dobra, schowane. Ała, kurwa! Jakim kurwa chujem? No kurwa. Nie no, jakim kurwa cudem w ogóle, kurwa, ja się wyjebałem. Przecież kurwa miałem całe kurwa życie, całe serduszko miałem zapełnione i co, weszłem do jakiejś jebanej szatni, kurwa. Ach, to jest kurwa niemożliwe, żeby się zabić na rowerze, no kurwa. Masakra przecież. No, zobaczymy, czy karetka przyjedzie po mnie. Cholera jasna.
Ha. Widzicie. Chcę wezwać karetkę i chuj. Przyjedzie. Niby się leczę. Za czym? Może uda mi się po prostu samemu wyleczyć. Cholera jasna. Poczułeś się lepiej, teraz uda się do specjalisty. No ciekawe, jakim kurwa cudem się udać do specjalisty. No i co? Teraz będę musiał czekać na basie, czy co jest grane? Cholera. Kurwa, żeby się tak wyjebać na rowerze. Aj. A bo jak wezmę, przytrzymaj, aby trafić do szpitala, to prawdopodobnie stracę wszystkie swoje rzeczy, chyba. Ja pierdzie. Ja ci kręcę, no. No dobra, widzę, że karetka nie przyjeżdża. Co mi pozostaje? Chyba się wylogować. Poczekajcie, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak zajebie quita. I wrócę. Mam nadzieję, że będę miał ekwipunek i... Mam nadzieję, że to działa tak jak na Realmie zwykłym, nie? No i dobra.
Czekajcie, może zaraz się uda zalogować z powrotem. Co jest? Dobra, spróbuję jeszcze raz. Okej, chyba. Kurde, nic z tego. Dobra, tak jak coś, to w ogóle ten później się jakoś zobaczymy, nie? Ja też jestem śpiący troszeczkę. Dzisiaj, kurde, miałem ciężki dzień, bo w pracy, bo nie spałem całą noc, jeszcze musiałem iść do pracy w ogóle. Więc jak coś, to do zobaczenia później, nie? Prawdopodobnie jutro, już dzisiaj raczej nie będę robił streama, więc do jutra. Elo.